twojej rodzinie jest 6 osób i każda wypija 4/5 litra mleka w ciągu tygodnia. Podaj dwie najbliższe liczby całkowite, które znajdują się pomiędzy wartością wypitego przez twoją rodzinę mleka. Mamy tutaj mleko. Wiemy, że każda z 6 osób pije 4/5 litra mleka. Możemy to policzyć na kilka sposobów. Każda z 6 osób pije po 4/5 mleka. Mnożymy 6 razy 4/5. 6 razy 4/5 to inaczej 6/1 razy 4/5. Wykonujemy teraz mnożenie ułamków. 6 razy 4 to jest 24 i 1 razy 5 to jest równe 5. Zatem w ciągu tygodnia rodzina wypija 24/5 litra mleka. 24/5 to ułamek niewłaściwy. Chcielibyśmy wiedzieć, ile dokładnie ta rodzina wypija mleka. Zastanówmy się. 24/5 to inaczej 25 dodać 4/5. 25, jak zapewne już zauważyłeś, to inaczej 4, bo 20 dzielone na 5 jest równe 4. 4 dodać 4/5 jest równe 4 i 4/5. Zatem rodzina wypija 4 i 4/5 litra mleka. Pytają nas o dwie najbliższe liczby całkowite, które znajdują się pomiędzy tą wartością. Zatem rodzina wypija pomiędzy 4 a 5 litrów mleka. Między 4 a 5 litrów mleka. Zastanówmy się jeszcze nad tym mnożeniem ułamków. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, ale zobacz, są jeszcze inne sposoby liczenia. 6 razy 4/5 rozpatrzeć jako dodanie 6 razy tego ułamka. 4/5 dodajemy do siebie 6 razy. A to jest inaczej. Pewnie z dodawania ułamków już wiesz, mianownik przepisujemy i liczniki tylko dodajemy. Czyli 6 razy musimy dodać 4. A to jest to samo, co 4 razy 6 w mianowniku 5. 4 razy 6 to jest 24, mianownik bez zmian 5. 24/5 wyszło nam tak samo jak poprzednio.